Jestem najbogatsza i najfajniejsza! Zosiu, jesteś taka fajna! Jesteś niesamowita! Pieniędzy starczy dla wszystkich! Cześć wszystkim! Co to za głupi woźny? Tak naprawdę jestem nowym uczniem. Wow, super, ekstra. Cieszysz się, że mnie widzisz? Absolutnie nie. Dostałam trochę pieniędzy na moją kartę. Zajęte. Tak, tu też zajęte. Mogę tu usiąść? Nie, tam leżą moje pieniądze. No to gdzie mam usiąść? Możesz usiąść z moim psem. Tylko nie gryź. Dzień dobry, klaso. Gdzie jest nasza nowa dziewczyna? Tu jestem. Agnieszko, dlaczego tam siedzisz? Usiądź obok Zosi. Ale... Żadnego ale. Zostaniemy przyjaciółmi? Nie dzisiaj. Fuj, nienawidzę hamburgerów. O, Zosiu, usiądź z nami. Ty, wezmę tylko krzesło. To jest pyszne. A co najważniejsze, jest za darmo. O, cześć, Zosiu. Potrzebuję twojego krzesła. Ale jem. A co mnie to obchodzi? Dlaczego nie jesteś w restauracji? Zaspałam. Nie wiedziałam, że podawali truciznę owadobójczą w stołówce. O, jest naprawdę pyszna. Nie zjem tego. Ja też nie. Żadnych burgerów! Żadnych burgerów! Nie! O co dokładnie tu chodzi? Nie zjem tego. Co sugerujesz? O, zróbmy konkurs kulinarny. To sam gotuje? Myślę, że to świetny pomysł. A kto w nim będzie? Ja będę. I Zosia. Ja? Dlaczego? No bo najbardziej narzekałaś. Dzień dobry, a dziś mamy konkurs na najlepszy szkolny lunch. Zosia! 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 To będzie łatwa wygrana. Czas spróbować. A co ty masz? Już przynoszę. Cóż, chodźmy zjeść ciastko. O, jedzcie, smacznego. Chłopaki, kto chce ciasto z burgerem? Przepraszamy, ale jesteśmy już pełni. A zwycięzcą naszego konkursu jest... Agnieszka. Hurra! Super! Żałujecie tego. Mam nowy telefon. Zobaczcie. Pozwól mi zobaczyć. Nie dotykajcie tego, jest bardzo drogie. My bardzo tego chcemy. Dobrze, ale tylko na 5 sekund. To tylko telefon. Ludzie, spójrzcie, co ja mam. Ludzie, mam pomysł. Zobaczcie, co ja mam. O, jest fajne. O, czy wiesz, co jest w środku? To jest świetne. To bardzo fajna książka. Zagrajcie na telefonie. Ludzie, słodycze od Agnieszki. Mam telefony dla wszystkich. Chodźmy. Rozwiążę wszystkim testy. Kupię, co chcecie. Jestem z tobą, Agnieszko. I bibliotekę. O, przepraszam. A teraz pójdziemy do najfajniejszej restauracji. Tak! Przegrani zostają tutaj. Pokażę ci, Zosiu. Stój, wejście jest tylko dla bogatych ludzi. Ale mam zaproszenie. Poczekaj chwilę. Zosiu, mamy tu dziwnego gościa. Proszę, widzisz? To zaproszenie. A, rozumiem. Przyszłaś, Agnieszko. Czy naprawdę cieszysz się, że mnie widzisz? Oczywiście, musisz się tylko przebrać. Chodźmy. Dobrze. Jesteś pewna, że to normalny wygląd? Jasne, to impreza tematyczna. Jaka impreza? Dowiesz się. Ludzie, patrzcie, kogo przyprowadziłam. Agnieszko, gdzie to znalazłaś? Ktoś wyrzucił, a ty podniosłaś? Dość, wychodzę. O nie, czas na taniec.
tańcz, Agnieszko. Wyciągnijcie telefony. O! Chodźmy tańczyć. Jejku. Fajnie. Tak. Wow, wow, wow. Co jest z wami nie tak? Nie tańczcie z biedaczką. Ale ona jest fajna. Moja impreza. Aha. To wymyka się spod kontroli. Tak, tak. Wejdź. Co się stało, Agnieszko? Chcę ponarzekać na Zosię. Na mnie? Co? Nie, nie. Mów dalej. A, no bo znęca się nade mną. O, co robi? Poczekaj chwilę. Ona bierze i robi to tak. A potem z powrotem kładzie wszystko na mnie. Wiesz, w ten sposób. A potem... wiesz, co mam na myśli? I potem bierze i w moim plecaku to... No wiesz... Jak tak można? Tak? O, nie. A potem ona... O, tak, tak. O, i robi... Właśnie o to mi chodzi. Aha. A to w ciągu jednego tygodnia. Zrobisz jeszcze raz ostatnie? Nie mam całego materiału. Nie zapisałam wszystkiego. Nie chcę robić tego jeszcze raz. To niewłaściwe zachowanie. Zostanie ukarana. Na pewno. Niech przeprosi przed wszystkimi. Oczywiście. Dziękuję. Przeszkadzam ci? O, przepraszam. Ile razy muszę ci przypominać? W szkole jestem panem Alanem. Tatą jestem tak, w domu. Proszę pana. Nikt nie przychodzi? Nie, proszę pana. Ja już pójdę. Daj mi pieniądze. Weź kartę. Dzięki, tato. Znaczy, panie Alanie. Agnieszko, jak ci się podoba nowy pokój, co? Wypuść mnie, Zosiu! Co tu się dzieje? Jestem w kolejce. Aha, pokażę ci teraz. To było niewłaściwe. Panno Agnieszko, co się dzieje? No, znowu się nade mną znęca. Jak to znowu? Byłam u pana. Powiedziałeś, że ją ukarasz. To ja znikam? Stój! Cóż, jeśli obiecałem ją ukarać, to niech tak będzie. Teraz Agnieszka będzie bogata, a Zosia biedna. Ale przecież... Będziesz mogła kupować wszystko, co zechcesz. I tak zabrał kartę. Nie sądzę, by to było sprawiedliwe. No to kto potrzebuje pieniędzy? No już, działaj. Zaczekajcie. Co ona robi? Pokażę wam. Tak! Tak to się robi. No, teraz ty. Tak. Może pomogę ci z testem, co? No dobrze. Proszę. Dziękuję. O, panno Zosiu, cudownie. Dobra robota. Dzięki. Tobie też. Zgoda? Rozejm. Tak! Dzień dobry! O, wszystko tutaj jest takie piękne. I musi być bardzo drogie. Bardzo drogie. Nie, nie pozwolę ci tego nosić. Ale ty też masz takie ubrania. Ta kombinacja jest biedna. Aha. A może wtedy na przykład to? Nie. A tamta? Nie, nie. Tak myślę, że musimy zmienić wszystko. Co do Joty. O, ale to jest bardzo drogie. Przecież masz złotą kartę. No dobrze. O, aha. Dziękuję za pomoc, Zosiu.
Muszę wracać do nowej szkoły. Zanieś to do samochodu. Aha. Zastanawiam się, czy ta szkoła ma spa lub park wodny. W sumie kogo to obchodzi? Jestem bogata, sama je zbuduję. O! No tu jesteśmy! Co to było? Selfie przed nową szkołą. A! Coś ty za jedna. Podniosę to. Weź to sobie. Hej! Nie masz wstępu. Proszę. Nie. A może to? Dobrze. Cześć. Jesteś moim chłopakiem? Wow. Ha, mają dobry system bezpieczeństwa. Ha. W każdym razie byliśmy na Filipinach. A, ha. Co ty tu robisz? Uczę się. O, fuj, co to za zapach? Ona śmierdzi. Cisza. O, musimy iść. Witamy. Dziękuję. Cisza. W naszej zamkniętej szkole. Do czego jest ta kolejka? Nie wiem i nie podoba mi się tu. Nie tak chodzi się po elitarnej szkole. A, zgadzam się. Tak lepiej. Fuj, co to? Rozgość się. Do zobaczenia na pierwszej lekcji. Nie waszcie się uciekać. Obserwuj ich. Boję się jej. Ja też. Uciekajmy. Wypuść nas! Czy wiesz, kim są moi rodzice? Nie obchodzi mnie to. Nie możesz się przedostać. Damy radę. Musimy wymyślić, jak się stąd wydostać. To trwało wieki. Bo ja... Auć! Potrzebujemy tutaj więcej przestrzeni. Ale to nasz wspólny pokój. Pokój jest wspólny, ale łóżko jest moje. Poza tym jesteś silną dziewczyną, dasz sobie radę. Fuj, co to za starocia? Hej! Ja też tu jestem! To nie siedź na podłodze, bo się przeziębisz. Ty tak na serio? O, tak. Ha! Aha. Hej! Możesz być ciszej. Tak. I gotowe. Dlaczego się nie wymienimy? Oczywiście. Nie. Na ramieniu nie jest wygodnie spać. A życie biednych jest niewygodne. Dobrze. Okej. 100, 200, 300. Mam tego dosyć. W tej szkole nie ma co robić. Jak mamy się bawić? Biednie. A ty co robisz? Chyba dokopałam się do centrum handlowego. Co zrobiłeś? Cii,
pójdziesz ze mną? Tak, ale muszę się przebrać. Przebrać? Jestem gotowa. Co tam? Możemy iść? No to chodźmy. Knęłam. Poddaj się. Au. Co się tu dzieje? Odbiór. Nie śpię, nie śpię. Sprawdź sytuację. Dobrze, zrobię to. Ucieczka! Tak, tak, uciekły. Jestem tutaj. Dziwne, zamek jest na swoim miejscu. Ale nie ma ich w pokoju. Dobrze się przyjrzałeś. Tak. Za mną. Co to za dźwięk? Zajmij pozycję. Mówiłem ci. Jedną chwilkę. Całe to złoto jest dla mnie. Śpią. Ale ich tam nie było. Rozmawiamy jutro. Nie ma ich. Słuchaj, czemu nie pójdziemy jeszcze raz, co? Okej. Tak, tak, to moja nowa szkoła, patrzcie. Media społecznościowe są zakazane. Okej, to napiszę wiadomość. To też zabieram. A można tu chociaż oddychać? Tańczę sobie. Żadnych gadżetów. To jak mam napisać test? To ci pomoże. Ciężko bez gadżetów, co? Pora, byście nauczyły się nowych technologii. I co? Z gadżetami też ciężko, ha? Szybciej! Zostało 10 minut. Jak się tego używa? Jak ja mam pisać tym? Jak to zrobić? Jedynka. Obie. Chujon. A ty się popisujesz i lenisz. Cześć. Uciekły? Już idę. Jegiem. Otwórz się. Chwila. Więc... Tak. Co to za światła? Dostajecie szlaban. Za mną. Co? Nie tak piszemy, przepraszam. Papa. Czekolada? Mój skarb. To jest moje.
Zapłacę wszelkie pieniądze, po prostu mi ją daj. O, nie. Okej, nauczę cię, jak przemycać jedzenie do jadalni. Aha. O, chodźmy. Okej. Ups. Teraz możesz wejść. I co teraz? A? Zakradnij się. A? Stój. Nic nie mamy. Nic nie mamy. To się jeszcze okaże. Możecie iść. Co to? O nie, jaka szkoda. Teraz możesz wejść. Nie. Tak, udało się. O, to nie dla ciebie. Dostaniesz następnym razem. Nie. Nie jestem zaskoczona. Kotopę. To jest to. Jeszcze tutaj. Jak? Gdzie? Trzeba kombinować. Już ci to mówiłam. Daj mi kawa. Łek. Nie. Czysto. Chodźmy. Aha. Hurra! Sto lat! Czy to moje urodziny? No tak. Pomyśl mi życzenie. Aha, zamknij oczy. Tak, raz, dwa, cztery, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden. Tak, na! Aha. Mogę już! Musisz liczyć do stu. Proszę bardzo, licz. 12, 16. Wolność w końcu. Chodźmy. Tak. Co się pali? O, ochroniarz. 85. 86. Wszystko będzie dobrze. Chodźmy. Nie, nie mogę. Wolność była tak blisko. 98. 90. 9. Kto zdmuchnął moje świeczki? Przepraszam. Mogę kawałek? Jasne. Dołącz do nich. Dziś mamy nowego ucznia, Tymka. Hej! O! Tymek, Tymek. Hej! Jestem Amelia. Hej! Siemka, jestem Agnieszka. Hej! Wow, o matko. Ekstra! Dzisiaj jest mój dzień. Mam szczęście, fajnie. Uhu! Ach tak! Ekstra, super! No to tak. Tak. To przez ciebie i te twoje listy. Co? Zgapiłaś ode mnie. Ach tak. Kto to zrobił? To ona.
koniec z nowymi. Biedny Tymek, syn milionerów. Zostaniecie ukarane. No już. Długo na to czekałyśmy. Aha. Bal. Pospiesz się i ubierz. O, minęło trochę czasu, odkąd to nosiłam. Nareszcie jesteś na mnie, mój stroiku. Dobrze, gotowa? Uwielbiam studniówkę. Studniówki są dla dyrektora. Idź się przebrać. Ja będę ochroniarzem. Już. Zabawmy się. Stój! Nie masz wstępu. Zarządzenie zleceniodawcy. Ale mamy studniówkę. Ja też, ale nam nie wolno. Nawet tobie? Nawet mi. To kto tam jest? Dyrektor. Czy ona jest tam sama? Kocham ten utwór. Tu. Ha, ha, bum, bam, ba, pa, ra, zaraz wracam. Nie macie tam wstępu. Ty też nie. Mówiłem wam. Ha, mam pomysł. Jak? Już mi się podoba. Jesteś pewna, że dasz radę? Tak, chodźmy. No już. Jasne, kumam. Możemy zaczynać? Zaczynajmy. No już, okej. Co to za żarty? Już po was! Potrzebujemy czegoś, co to poprze. Nie, już za późno! Nie mam tyle mocy! Myślę, że potrzebujecie pomocy! Otwierać! Zabraniam! Niestety nie wolno wychodzić z łazienki. To zamknięta toaleta. Możemy biegać, bawić się i miło spędzać czas! Tak! Wypuśćcie mnie! Już! Uwielbiam studniówkę! Dzięki bardzo! Jesteś po prostu najlepsza. Nawet podobała mi się zamknięta szkoła. Może zostaniemy na drugi rok? Najważniejsze, żeby nie wypuścić dyrektorki. No to kto tańczy? Ja! Nie potrafię! Nauczymy cię! No! Dalej! Tak, jestem w łazience. Zamknęli mnie. Halo? Halo? Cześć, dziewczyny. Wow. O, Agnieszko, masz nowy samochód? Tak, stary nie pasował do mojej torebki. Edwardzie, gdzie ona jest? Już za jej, panienko. Proszę. Możesz iść. Dobra, przestańcie podziwiać mój nowy wygląd i samochód. Są boskie, wiem. Czy mogę zrobić sobie z tobą fotkę? Tak, byle szybko. Przepraszam, wszystko gra? Złaź ze mnie. Zamknijcie się. Co to sobie wyobrażasz, co? Spójrz. Jesteś mi winna spódnicę. Ups. Ale ona jest cała. Tak, ale ubrudziła się i była dotykana przez biedaków. Ciebie. Proszę, weź to. To wszystko, co mam. Masz szczęście, że jestem dziś miła. A ty dasz mi swoją sukienkę. Ale to z najnowszej kolekcji. Dostałam ją na urodziny. Nie szkodzi. Świetnie, dzięki. Pasuje mi. Dobrze.
A, gdzie są rzeczy na chemię? A, o, tutaj. W końcu. Czy marzysz o byciu dziewczyną? Możesz marzyć, nic z tego. Witajcie. O, Agnieszko, zabieraj nogi z ławki. To niestosowne. O, przepraszam za spóźnienie. No to wchodź. Ech, zacznijmy lekcję. Nie widzisz, że zajęte? Ale już nie ma wolnych miejsc. To siadaj na podłodze. Ale... No, to zaczynamy. Tematem dzisiejszej lekcji jest skład chemiczny tych substancji. Weźcie długopisy. Czy to jest książka z papieru? Papieru toaletowego. Hej, puszczaj! Oddaj mi to! Wystarczy. Do tablicy, Krysiu. Ale to Agnieszka! Mówiłaś coś? Krysiu, powiedziałam do tablicy. Migiem. Napisz, jaki jest skład tego wzoru. No już, Krysiu. Nie masz szans, że unikniesz zażenowania. Nudy. Hej, wy. Zabawmy się. Gotowe. Dobra robota. Masz piątkę. Siadaj. Ale to było proste. Agnieszko, teraz ty. Rozwiąż to zadanie na tablicy. A ty co za jedna? To ja, Agnieszka. Co mam rozwiązać? I gotowa. No to gdzie jest moja piątka? No tak. A! Jestem tutaj. Oczywiście. Musiałaś się pomylić. No tak. Przepraszam. Aha. To koniec lekcji. Możecie iść. Ty też, Agnieszko. Nie denerwuj się, Agnieszko. Mogę udzielać ci korepetycji. Ha? Co? Nie. Zapomniałaś, Agnieszko. No już, trzymaj tempo. Szybko, 10 serii. No już, dawaj, dawaj, dawaj. Czy jesteśmy na kawie? Dalej. No już, jeszcze tylko troszkę. Kilka przysiadów i sesja fitnessowa będzie gotowa. O, wow. Aha, Dokładnie tak. Nie rozumiem tego. Dlaczego stoimy? Już, 20 pompek. Aha. Szybciej. Ale zmęczyłam się. Więc jeszcze 40. I nie rozpraszaj się. Aha. Jeszcze kilka zdjęć. Och, zmęczyłam się. Zabierz to. Jeszcze kilka fotek, dobrze? Jestem zdechła. I w sumie głodna. 39. 40. Agnieszko, jesteś taką atletką. Tak silna. I zasługujesz na najlepszą ocenę w klasie. Nie dam już rady. Jestem głodna. Proszę, tylko troszkę. Ciebie nadal czeka bieżnia. Ruchy. A może chcesz dopuszczający?
Tak, Krysiu. Wracaj do bycia nikim. Mogę jednego? Dobra. Jestem dziś uprzejma. Weź to. Zaraz go dogonisz. Dalej. Dobra ocena i burger są w zasięgu ręki. No już. A zwyciężczynią jest Krysia! 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 Żebrak! 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 Nie! Żebraczko, czego krzyczysz? Aha, to ty. A niby kto inny, co? Że niby Mr. Beast. A zresztą, co sprawia, że żebracy są tacy zafascynowani? Ha! Masz nadzieję, że wygrasz konkurs i staniesz się popularna. Jak dla mnie, to już wygrałam. Hi. Jak zamierzasz to zrobić? Konkurs kończy się za 10 minut. O! O! Co? Co? O, muszę to zrobić! Ale jeśli ona ma zamiar wziąć udział, to ja też powinnam. Co ty tu robisz? Ja też zamierzam w tym uczestniczyć. Sorry, nie uda ci się. O nie. Wlazł kotek na płodo! Wynocha. Teraz ja śpiewam. A ja wciąż kochać chcę cię! To był koszmar. Zgadzam się. Zawsze chciałam cię nie kochać. I nie poddam się tym razem, prawda? Bo ma miłość siłę ma. Jak wielki ptak. A było super. Dokładnie tak. Śmiało! Spróbuj pokonać mój występ. Uwierz mi. Uwierz, że la 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 le. Tak bardzo kocham. Ona nie może być lepsza ode mnie. Chwila! Gdzie idziecie? Mówiłam ci, że mnie nie pokonasz. Mam nadzieję, że w przyszłym roku się uda. Nie macie pojęcia, jak ciężko być bogatym. Musisz cały dzień wydawać pieniądze. Tak. Nie zazdroszczę ci. Biedactwo. Chcesz, żebym ci pomógł? Wydać połowę za ciebie? A. A, dzień dobry. A o czym tu dyskutujecie? O czymś, czego ty nigdy nie zrozumiesz. Znowu chodzi o twoje bogactwo, a tobie o twoją biedę. Nie zwracaj uwagi na tą żebraczkę. Hej, ludzie, patrzcie. Ona nawet nie ma plecaka. Mogła się chociaż umyć. Właściwie to ty śmierdzisz. Co? Wiesz, co ci zrobię za to, co powiedziałaś. Co? Nazwiesz mnie biedną albo żebraczką? Miejsce śmieci jest w koszu. To czemu ciebie tam jeszcze nie ma? Coś ty powiedziała? Dzień dobry, klaso. Krysiu, co się stało? Mogę ci pomóc? Nie, pani Klaudio, wszystko gra. Mam dla was niesamowite wieści. Biednym zakazano wstępu do szkoły. Nie. A szkoda. Mamy nowego ucznia.
chciałabym, żeby była normalna. Krysia będzie miała biednego przyjaciela. Co, masz dziewczynę? No to gdzie ona jest? Może ta dziewczyna jest taka biedna i głupia, że nie może znaleźć naszej klasy. A, to otworzą okno. Wszystkie moje pieniądze odlatują. Agnieszka, to nie my! Ha? Co tu się dzieje? Dość, wyłącz ten wiatr. Ta nowa dziewczyna wie, jak zrobić spektakularne wejście. A, Krysiu, zachowaj swoje biedne rzeczy dla siebie. A! Ten wiatr zepsuje mi włosy! Ostrożnie! To nie tak, że codziennie latam przez klasę. O, więc jesteś tą nową dziewczyną. Poznajmy się. Dlaczego nie jesteś? O! Co to było? Nie wiem! To jest Elka. Cześć wszystkim. Cieszę się, że mam taśmę klejącą. Krysiu, po co ci szafka? Możesz włożyć swoje rzeczy do kosza. W rzeczywistości jej szafka to kosz na śmieci. No tak, tata nie kupił mi bogatej szafki. Nie martw się, twoja szafka jest nadal całkiem fajna. Nie podoba mi się już moja złota szafka. Jest zbyt zwykła. Co ty robisz? Twoja szafka jest najcenniejszą rzeczą w naszej szkole. Ha? Co? Edward, nie gadaj bzdur. Najcenniejszą rzeczą w naszej szkole jesteś ty, Agnieszko. Tak. Masz rację. Mimo to szafka z pieniędzy wyglądałaby lepiej. Tak, Agnieszko, masz świetny gust. Mua. O tak. Co? Nie jesteś taka bogata i nie masz odpowiedniej szafki? Elko, masz naprawdę ładną szafkę. Chciałabym taką mieć. Dziękuję, Krysiu. A ty masz tylko dość pieniędzy na złotą szafkę. Majku, Edwardzie, możecie już iść. Ale... Żadnych ale, zajmijcie się pracą. Dobrze, chodźmy zagrać w grę wideo. Co jest takiego niezwykłego w twojej szafce? A może masz tylko wystarczająco dużo bogactwa na spektakularne wejście? Nikt wcześniej nie przyleciał do naszej szkoły helikopterem. Jeśli o to mnie prosisz, Agnieszko, pokażę ci moją szafkę. Chodź. Mogę też wejść? Jasne, chodź z nami. O. Witaj, Elko. Cześć, Ryśku. O. Za mną. Masz taką dużą szafkę. Nie jest taka duża. Ach, po prostu nie widziałaś jeszcze wszystkiego. Spa. Pani Klaudia. Witaj, Elko. Ruszajmy dalej. Nie będziemy jej przerywać. Nie ma tu nic ciekawego. Tylko sala z moimi nagrodami. Wszędzie jesteś na szczycie listy. Elka to, Elka tamto. Denerwujące. Już chyba będzie lepiej. To jest restauracja z najlepszymi szefami kuchni na świecie. Proszę. Elko, to jedzenie jest pyszne. Dużo lepsze niż na stołówce. Chcesz spróbować?
Jest za darmo, Agnieszko. Tak, jeśli mogę? Nie. Już jesteśmy spóźnione. Wracamy na zajęcia. Ach, no cóż, do zobaczenia w klasie. Jej szafka jest dość duża. No i co? Nadal udowodnię, że jestem bogatsza. Czemu jesteś taka poirytowana? Lubię ją. Nie twoja sprawa. Kelner! A, tak. Jak mogę pomóc? Aha. Kto pozwolił ci tu pracować? Zamawiasz coś? Przynieś mi cheeseburgera i frytki. O nie. Przynieś mi coś bogatszego. Królewski burger? Czy to jest najbogatsze? Oczywiście, że tak. Przynieś go i nie zapomnij o napoju. Nareszcie, co ci tyle zajęło? Gdzie jest napój? Tutaj. Mam sama to otworzyć? Chcesz, żebym zniszczyła swój nowy manikir? Tak, to tylko chwilkę. Aha, auć! To nic, posprzątam to. Nie wiedziałam, że wpuszczają biednych ludzi do restauracji. Powiedziałam smacznego. Poproszę sałatkę. Sałatka? Mogłaś wybrać coś bogatszego. Dbam o swoją figurę. Nie potrzebuję tych wszystkich dodatkowych kalorii. Bardzo niepozorne. Mogę prosić o rachunek? Ja też. Wow. Nie potrzebuję tego wszystkiego. Cicho. Każda dziewczyna powinna mieć diamenty. Nawet ktoś taki jak ty, Krysiu. O, proszę, weź. Racja. Ale diamenty muszą być duże. Proszę bardzo. Pomocy. Aha. Elko, chcesz, żebym cię odprowadził po szkole? Dziękuję, Kajtku, ale odbierze mnie osobisty kierowca. O. Możesz odprowadzić mnie. Albo mnie. No dobra, chodźmy razem. Hej, a co ze mną? Agnieszko, już jest grupa fanów czekających na ciebie po szkole. Słyszałaś, Elko? Grupa fanów. Agnieszko, dwoje ludzi to nie grupa. Dziewczyny, zapraszam was na nocowanie. Proszę. Nocować u ciebie? Spanie w błocie i jedzenie tekturowej pizzy. Dzięki, ale nie. Ja będę. Biedniejsi ode mnie też zasługują na szczęście. To ja też pójdę. I my też. Ach, nie wierzę. To będzie dziewczęcy wieczór. To ja i Edward zrobimy swój dziewczęcy wieczór, dobrze? Co powiesz na chłopięcą noc? To też. Mam nadzieję, że nie mieszkasz w namiocie. Nie, patrz, mam nawet adres. O, więc dziś mamy walkę na poduszki i spa? Ach, wszystko jest gotowe. Mam nadzieję, że dziewczynom się spodoba. Fuj, ty tu mieszkasz. Jest bardzo miło. Brakuje kilku szczegółów, ale to można naprawić. Nie jest tak bogato jak u was, ale myślę, że jest całkiem przytulnie. Fuj, mam nadzieję, że tu nie ma szczurów. Nie, nie, ani jednego. Nie mamy gryzoni. Za wyjątkiem Agnieszki. Co? Zrobiłam pizzę. Częstujcie się. Pizza z tektury. Nie da się tego jeść. Nie musisz tego jeść. Bierzesz, gryziesz i wypluwasz. Ach, nie zjem tego. Tak wolałabym zamówić prawdziwą pizzę. Cóż, próbowałam. Nie martw się, Krysiu. Zamiast tego dodajmy trochę bogactwa do twojego pokoju. Racja. Halo, przynieś nam pizzę. Przynieś nam drogie obrazy. I tort. Ach, złoty abażur. Napoje. Sztabki złota. Burgery. Złote poduszki. Moją walizkę. I łóżko.
dobrze. Czekam. A prawie nic się nie zmieniło. Podoba ci się? Cóż, nie. Dla mnie jest dość kiepskie. Więc będziemy się dobrze bawić. Walka na poduszki. No już! Hurra! Chyba wiem, jak pozbyć się tej Elki. Zawsze masz szczęście. Co? Krysiu, nic ci nie jest? Dlaczego nie zrobimy masek? To dobry pomysł. I tak się składa, że mam bogatą maskę. Agnieszko, spójrz na tamtą maskę. Myślę, że pielęgnacja skóry powinna być wykonywana przez profesjonalistę. Proszę. Gotowe. Pełen relaks. I tyle. Musimy iść. Dziękuję za wieczór, Krysiu. Muszę iść do domu. Pa, kumpelki. Ty i ja nie jesteśmy przyjaciółkami. Przynajmniej mam teraz fajny pokój, a pizza to nie karton. No cóż, przynajmniej zostaw pizzę. Każdego dnia to samo. Nic fajnego. Proszę, młoda damo, ale wczoraj byłem królewną Śnieżką. Nie, ty nie rozumiesz. Cały czas gramy w księżniczki. Ale to była twoja ulubiona gra jako dziecko. Kiedy miałam 5 lat. Cóż, możemy pobawić się w coś innego. Czyli? Nie wiem. Elko, czy coś nie tak? A może... Trafienie! Od prawej! Hurra! Padnij! Wybacz! To nic. To jest moja ulubiona gra. I nasza też! Nasza też! Aport. Przynieś to mamie. O, wow, cały zbitek dolarów. Dobra robota. Dobra dziewczynka. Aport. Lady? Lady, co tam jest? Co to? O, wow. Nie możesz kupić przyjaciela za pieniądze. Ale ten przyjaciel przyniesie ci pieniądze. Za mną. No cóż. Też chcę mieć psa, ale nie mam na to pieniędzy. A, załatwię to. Hau! Au, hau! Aport! I już! Jesteś nawet lepszy niż prawdziwy pies. Już, leć! Jest taki przystojny. Nigdy z nim nie będę. Ale... Może warto zaryzykować? Okej. Hej! Hej! Jesteś tu sam? Cóż, już nie. Ty tu jesteś. Jestem Michał. Krysia. Widziałam, że stoisz tu sam, więc pomyślałam, że do ciebie dołączę. Czy to nie ty mnie obserwowałaś przez 30 minut? No już, tylko żartuję. Zabawny jesteś. Ty też. A co robisz? Gram w piłkę. Super! Chcę być cheerleaderką. Nawet mam taniec. Chcesz zobaczyć? Wow! Siadaj. Dobrze. I raz. Hurra! I jak? Wow, to było super. Masz talent.
Serio? Tak, jesteś bardzo piękna. Ty też. Tato, mówiłam ci milion razy, że chcę żywego różowego tygrysa. Nie interesuje mnie to. Oddzwonię. Ostrożnie! Wszystko dobrze? Moja noga. Siadaj. Dobrze? Jesteś moim bohaterem. Spotkaliśmy się? Jestem Michał. Ja jestem Agnieszka. Miło cię poznać. Przepraszam. Agnieszko, to jest Krysia. Krysiu, to Agnieszka. Właściwie już się poznałyśmy. Czy to boli? Już lepiej. Świetnie. O czym rozmawialiśmy, Krysiu? O piłce nożnej. Piłka nożna. Kochamy piłkę nożną. Serio? Serio? Nie przegapiłam jeszcze meczu. Super. Gdzie zwykle siedzisz? Moja rodzina i ja siedzimy zwykle w loży prezydenckiej. Wow. Chcesz przyjść z nami na następny mecz? Ja zazwyczaj oglądam zza ogrodzenia. Jesteś zainteresowany? Czy twoi rodzice mieliby coś przeciwko? Nie. Robią wszystko, co im każę. Możemy iść na spacer. Racja. Jedna chwila. Po każdym meczu spotykamy się również z drużynami na kolacji. Mówiłem. Co powiedziałeś? Kochanie, one nie chcą mnie zostawić. Jak mogłeś? Z nami koniec. Elko! A! Krysiu? A! Nie, tato. Nie chcę już tego różowego tygrysa. Agnieszko! A! Chcę złotego. Cia! Auć! Loża prezydencka. To mój piesek. Kochana, co nie? Oto ona. Aha. A to jest mój robopies. Jest wart 20 milionów dolarów. A ja mam tekturowego. Krysiu, nikogo to nie obchodzi. A ja nie dbam o twoje bogactwo. Elko, może pójdziemy do kina po szkole? A potem do kawiarni. Edwardzie, nikt cię nie prosił, żebyś poszedł z nami. Jeśli próbujecie zaprosić mnie na randkę, to nie wyszło wam. Kajtku, Edwardzie, pozwolę wam się zaprosić. Elko, chcesz, żebym kupił ci lody? O ile będą złote? Liczyłem na zwykłe. Edwardzie? Pożyczysz mi trochę pieniędzy na lody? Nawet jak wszyscy się złożą, nadal ci nie starczy. No cóż, hej, Agnieszko, chodźmy, możesz kupić mi lody. Nie ma mowy, pójdę z Edwardem. Nie, wolałbym pójść z Kajtkiem. Co to? Elka? To nie są moi ochroniarze, mają dziś wolne. Auć! Co to ma być? Jestem waszą nową koleżanką z klasy, Melcia. Wiem, kogo zaproszę na lody. Dopiero po mnie. Właśnie tego potrzebujemy.